morskich kwiatów rozkwitało już pod kasyną maków, pąków białych róż, kwiatów co czerwiejsze były niż krew. W wierszu i w piosence i w okopu w mgle, ale taki kwiaty, jaki kwitną tu na warszawskim placu, to prawdziwy cud. Szpice i armaty stoją przeciw nim, pałki, automaty, presowane psy, nielegalne kwiaty, niezniszczalny krzyż, co dnia rozkwitają z betonowych płyn. Ludzie je składają, wierni sercom swym, co tam jej trwają najdroższe kwiaty, jakie widział świat. Można za nie płacić w celi parę lat. Można stracić zęby za goździki trzy, liczyć krwawe pręgi, długo łykać łzy takich drogich kwiatów. Co dzień świeży stos niosą warszawiacy, kiedy mija noc. Ciemna noc dla tamtych, dla nas jasny dzień. Z nami słońce prawdy, z nimi zdrady cień. Niepodległe kwiaty, zakazany krzyż, huczą gabinety, imperium drży. Szydzi generałów, nie lęka się wojska, nielegalny naród. Jeszcze raz poprosimy o wielkie brawa dla naszej solistki. W tej części, która jest przed nami, bardziej skupimy się na wojnie, zagrożeniach, jakie ze sobą niesie, oraz jej skutkach. To okrucieństwo, jakie dotykało nas dawniej, a pośrednio dotyka też i dzisiaj, w pieśniach jest przedstawiane w bardzo pięknych słowach. Na początek usłyszymy "A gdy na wojenkę szli". Piosenka ta powstała 1 grudnia 1915 roku dla Legionów Polskich walczących przeciwko Rosji. Muzykę napisał Felix Halpern, muzyk, pianista, pedagog, który walczył w Legionach, a za działalność niepodległościową w 1894 roku został zesłany na Syberię.
zginął w getcie łódzkim w 1942 roku. Autorem tekstu tej piosenki jest Edward Słoński, a po raz pierwszy został on opublikowany w Warszawie w 1917 roku w tomiku Ta, co nie zginęła. Tekst tego utworu składa się z 6 zwrotek, które możemy uznać za poetycki opis drogi legionistów od początku wojny aż do wkroczenia do Warszawy. Następnie nasza solistka Wiktoria przeniesie nas w czasy zdecydowanie nam bliższe, ponieważ wykona utwór, który swoją premierę miał niespełna 2 miesiące temu, a będzie to piosenka pod tytułem Mamo, tyś płakała. Utwór ten został napisany i skomponowany przez Zuzannę Jurczak i Igora Herbuta. Inspiracją do jej stworzenia była kompozycja Stanisława Moniuszki Prząśniczka. Piosenka ta została nagrana w celach charytatywnych, a zysk zostaje przekazany dla Stowarzyszenia Siemacha, a tym samym zostanie przekazany na pomoc dzieciom ofiarom inwazji na Ukrainę. Zaraz potem zastanowimy się, co takiego jest w wojnie, że idą za nią sami malowani chłopcy. A to wszystko za sprawą pięknej pieśni wojskowej Wojenko, Wojenko, która najprawdopodobniej powstała w 1914 roku. Autorstwo tej pieśni przypisuje się różnym autorom. Może był to Felix Gwiszcz albo Henryk Zbierzchowski, a może Józef Obrochta-Maćkulin. Zatem trudno wskazać jednoznacznie, czy który z nich był autorem, czy nigdy tego się nie dowiemy. Pieśń ta często była publikowana w różnych śpiewnikach, szczególnie żołnierskich. Przez lata zmieniał się jej tekst, dochodziły do niej nowe zwrotki i znalazła ona szczególne miejsce w sercach polskich żołnierzy. Na koniec tej części usłyszymy hymn żałobny po utraconej miłości, a będzie to pieśń Rozkwitały pąki białych róż, która została napisana w 1918 roku, ale powstała znacznie wcześniej. W napisanej przez Pawła Herca Księdze Zbiorów Poetów Polskich XIX wieku zamieszczony został pierwowzór pieśni wojskowej Rozkwitały pąki białych róż pod tytułem Białe róże, który został ułożony przez Jana Emila Lanaku w połowie 1914 roku w Makowie. Została ona ułożona do melodii Czardasza Może pszczółka zaniesie ci to, co napisał serca mego krwią. Pieśń ta znana była już w czasie walk na Wołyniu, na co uwagę zwrócił Zygmunt Pomarański. A teraz zapraszam na drugą część koncertu. Thank you.
Mamo, tyś płakała, oczy tyś miała, szerokie czy cię znowu skrzywdził ktoś. Oni cios zadali, ludzie ze stali, patrzą ci w oczy, gdy mówisz dość.
Szanowni Państwo, za chwilę rozpoczniemy ostatnią, finałową część naszego koncertu, w której usłyszymy najbardziej znane i lubiane pieśni patriotyczne, chociaż nie zawsze będą one wesołe. Już za moment w wykonaniu pani Urszuli Bańkowskiej usłyszymy pieśń wojskową pod tytułem O mój rozmarynie. To jest jedna z najpopularniejszych pieśni z czasów I wojny światowej. Po raz pierwszy pojawiła się w śpiewnikach w 1915 roku. Zakłada się, że jej autorem muzyki był Zygmunt Pomarański. Ta pieśń występuje w kilku odmianach różniących się liczbą zwrotek i brzmieniem niektórych wersów. Autorami tekstu w dużej mierze są osoby anonimowe. Ta piosenka wojskowa znana jest również pod tytułem Rozmaryn, którego znaczenie w wierzeniach ludowych odnosi się do miłości i wierności. A czy jest na tej sali ktoś, kto nie lubi pieśni Przybyli ułani pod okienko? Ta pieśń, której autorem najprawdopodobniej jest legionista Felix Gwiszcz, który napisał 6 zwrotek i jest uznawany za autora również wielu innych pieśni. Z biegiem czasu żołnierze sami zaczęli dodawać swoje zwrotki. Swoje wersje pieśni napisał również w grudniu 1916 roku Bogusław Szula, który służył w 3. Pułku Piechoty. Ta pieśń była bardzo popularna w czasie I wojny światowej i obecnie też jest jedną z najbardziej znanych. Kolejna pieśń ma bardzo podniosły i poważny charakter, bo i sytuacja, o której mówi, jest ważna i poważna. Pieśń Czerwone Maki na Monte Cassino powstała w nocy z 17 na 18 maja 1944 roku, na kilka godzin przed ostatecznym zdobyciem wzgórza. Autorem tej pieśni jest Felix Konarski, a muzykę skomponował Alfred Schutz. Pierwszy raz pieśń ta została odśpiewana w Campo Bassa podczas Akademii dla Uczczenia Zwycięstwa. 3. zwrotkę Felix Koneczny ułożył już po debiucie tej pieśni. A ostatnia, 4. zwrotka powstała w roku 1969. Jej autor niestety nie dożył wolnej Polski, zmarł w 1991 roku na kilka dni przed przylotem do ojczyzny. Ten utwór wykona dla nas Wiola Moczydłowska. I na koniec, na wielki finał, do którego zdecydowanie i nieuchronnie się zbliżamy, wykonamy tytułową pieśń dzisiejszego koncertu, czyli Witaj Majowa Jutrzenko. To radosna pieśń patriotyczna, która jest pamiątką ustanowienia Konstytucji 3 maja. Zarówno autor słów, jak i melodii nie jest znany, ale wiadomo, że była inspirowana wierszem Reynolda Suchodolskiego. Niektóre źródła podają, że muzykę skomponował do niej sam Fryderyk Chopin. Również konkretna data jej powstania nie jest znana, ale najprawdopodobniej powstała w 1831 roku. Jest to jedna z najpiękniejszych, a zarazem najbardziej żwawych i wesołych, patriotycznych pieśni. W ten sposób zakończymy nasz koncert i zapraszam na część finałową. Nie kocham Cię, ułani werbują.
Niemcy maszerują, zaciągnę się, ułani werbują, strzelcy maszerują, zaciągnę się. Dadzą mi konika cisawego, dadzą mi konika cisawego i ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę do boku mego, i ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę do boku mego. Dadzą mi manierkę zgorzałczyną, dadzą mi manierkę zgorzałczyną, a żebym nie tęsknił, a żebym nie tęsknił za dziewczyną, a żebym nie tęsknił, a żebym nie tęsknił za dziewczyną. Kiedy już wyjdę na wariusa, a kiedy już wyjdę na wariusa, pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej po całusa, pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej po całusa. Się kryje jak szczur.
musicie, musicie, musicie za kark wziąć i strącić go z chmur. I poszli szaleni zażarci i poszli zabijać i mścić. I poszli jak zawsze uparci, jak zawsze za honor się bić. Czerwone maki na Monte Cassino zamiast rosy piły polską krew. Po tych makach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni. I tylko maki na Monte Cassino czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi. Runęli przez ogień stracę, niejeden z nich dostał i padł, jak ci samosiery szaleńcy, jak ci spod Racławic sprzed lat. Runęli impetem szalonym i doszli i udał się szturm, i sztandar swój biało-czerwony zatknęli na gruzach wśród chmur. Czerwone maki na Monte Cassino zamiast rosy piły polską krew. Po tych makach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni. I tylko maki na Monte Cassino czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi. Czy widzisz rząd tych białych krzyż? Naprzód im dalej, im wyżej, tym więcej ich znajdziesz u stóp. Ta ziemia do Polski należy, choć Polska daleko jest stąd, bo wolność krzyżami się mierzy. Historia ten jeden ma błąd. Czerwone rozsypiły polską krew. Po tych makach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni. I tylko maki na Monte Cassino czerwieńsze będą, z polskiej wzrosną krwi. I wszystkie maki na Monte Cassino czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi.
Wielkie brawa dla naszych artystów. Dziękujemy Państwu za przybycie na dzisiejszy koncert. Brawa dla artystów, którzy przygotowują się, proszę Państwa, u nas od 8 miesięcy. Ta grupa ćwiczy od października pod kierunkiem pana magistra sztuki Adama Bańkowskiego. Dziękujemy Pana bardzo za przygotowanie tego koncertu, jak również poprzednich. Dziękujemy za opiekę nad młodzieżą. Dziękuję również dla Pani Urszuli Bańkowskiej, która gościnnie dzisiaj wystąpiła na naszej scenie. Wielkie brawa i wielu sukcesów, dalszej owocnej pracy dla naszego zespołu. Przypominam, że nasza młodzież będzie występowała również jutro, będzie brała udział w mszy świętej w Oprawie. Zapraszamy Państwa na obchody tej uroczystości 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. W dniu jutrzejszym o godzinie 10 zapraszamy na mszę świętą oraz na uroczystości, które odbędą się pod pomnikiem POW. Również zapraszam na koncert, który z tej okazji odbędzie się 5 maja z udziałem miejskiego zespołu szkół w Wysokim Mazowieckim. Szkoła muzyczna wystąpi w ramach naszej współpracy muzyczna w MOK-u. Zapraszam Państwa i jeszcze raz dziękuję bardzo naszym artystom.